A więc, czy mogę iść dalej, kurwa, w końcu? A co było tutaj? Ten ziomeczek, dobra. Ale z nim pewnie jest jakiś quest dbany, którego ja nie wiem jak zrobić, więc... Może jak kiedyś grę przejdziemy, to wtedy sobie pogooglam wszystko, czy coś nie ominąłem czegoś. Teraz do gościa, co go pokonałeś i chciał tabletkę? Kto chciał tabletkę ode mnie? A, ten na tym, na plaży tutaj. Pod domkiem. Ja jakąś tabletkę dla niego znalazłem? W międzyczasie? Bo nie odnotowałem, szczerze mówiąc. Teraz musisz wrócić do pierwszego aktu, potem do trzeciego, wracasz do drugiego, potem możesz lecieć dalej, no właśnie. Questy, muszę przyznać, nie są aż tak pojebane jak w Soulsach, ale są mocno takie teges. W studni biłeś bossa w drugim akcie. Studni? I knew you could do it! Wrzucił. The young may yet be taught. With this pill, I'll gain the strength to unseal that precious place, the Painted Realm. A peaceful haven I built with my fellow deity. Now the monkey is in place, we should gather once more. O kurwa. Człowieku, Gael mnie wciągnął do obrazu. Kijem na piachu i śniegu można wyryć 666, prawda? W studni biłeś bossa w drugim akcie? Nie pamiętam czegoś takiego. Chłopak tam skoczył, musiałeś burzy użyć bębenka, burzy pieskowej. Znaczy to pamiętam, że uciszałem burzę i tam biłem Longa. Miałem pisać, że DS1, ale tam sami włazimy. Jest lisek, znowu. Poczekaj, zaoferuj kadzidło najpierw. Pokaż mi, gdzie ja jestem. Bo ja jestem znowu w pierwszym akcie. Podróż. A, to jest osobny zone. Zwój rui. O kurde. Okej, nie da się... Czyli to nie jest pierwszy akt. To jest coś, co wygląda jak pierwszy akt. Czy to będzie takie Firelink Shrine po prostu? Gdzie będą wszystkie NPC przydatne? Jest chłop od soczków, jest chłop od upgrade'ów mnie. No jest ten ziomeczek. Teraz z nim pogadamy. Brr. Kowal? Ja go nie spotkałem wcześniej. Wzmocnisz mi pałę? Spare me, you pracolit bores me. Since you're here, the scrap you're hauling can stay no more. Czemu było na czerwono podświetlone wytwórz broń, a nie mam wytwarzania nowej broni? Mam wszystkie te same, które były wcześniej. Czyli chujowo. Ja bym chciał to wzmocnić, znaczy zrobić, ale nie mogę. Nie mam maców. 108 damage'u, kurwa. Pancerzy też nie mam nowych. Czy chyba po prostu jest nowy ziomek, tak? Dlatego mi pokazuje, że mogę ten teges. Mogę wzmacniać. To mnie kosztuje jedwab i liście z żelaza. A widzisz, są 4 poziomy upgrade'u. O. Dobra, a co sprzedajesz? Jedwab. W ilości, kurwa, nieskończonej. Tyle, ile mam pieniędzy, tyle jedwabiu mogę kupić. Tak samo z rdzeniami, tak samo... O kurde. Ze wszystkim tak naprawdę. Rzuć wyzwanie. Tylko się nie biskowałem, ups. Na późno zobaczyłem. I'm restless. I was looking for someone to test it. Mark me. This blade. Co będzie, to będzie, nie? From the best metal. Don't blame me if you hurt yourself. Co, on jest jakiś zeskalowany endgame'owo, czy coś? Hello! Od razu się odtegował. No, ma przeciągnięte ataki, Boże! Przeciąga strasznie te ataki! Oj, się wybucha, okej. Okay. A, okej, okay. raz, dwa. Dostałem? Nie. No nie! O, dostał, dobra.
akurat sobie poszedł kurwol. A to był grab. To jest do zrobienia. Ciężko, bo ciężko, ale do zrobienia. O ja pierdolę. Czemu się od razu wyłącza? Czemu nie mam targeta włączonego? A dawaj kolegów. Nie powinienem, ale dobra. Spróbujemy jeszcze raz najwyżej. Halo? Ała, niepotrzebnie to zrobiłem. Niepotrzebnie to zrobiłem. Pokonał mnie. Ajajaj. It's my fire. You're far below him. Train well before returning here. Prawdziwy Simga? Mogę od razu jeszcze raz spróbować? Poczekaj, ja bym chciał w ogóle... Dobra, poczekaj, pogadajmy. Wytwarzanie pancerza. Bo ja mam tu pancerze, których nie bardzo używałem, nie? Mnisi kapelusz owada. A, to jest co do tego, do koncentracji. No ten set na koncentracji jest zjebany. Nie wiem, czym jest mściwy miraż. Wabik i kopie, brzmi jak śmietnik. Wszystkie te epickie sety, jakie mam, brzmią jak jebane gówno, niestety. Ładnie wyglądają, nie? Ale tak poza tym to śmietnik. A wzmacnianie tego, co mam teraz, to brzmi trochę jak marnotrawstwo maców. W kolei. Nie wiem, czy chcę to robić. A to aż tak mocno wzmacnia? Aż tu mam... Czy to jest płaski... To jest 13 obrony. A tu jeszcze więcej mi daje. O, chuj, wzmacniamy. I teraz jest epikiem po prostu. Okej. Okay. Czyli mogę to zjebać tak potężnie. Nie to. No klata daje najwięcej. I wyżej już nie mogę. Bo... czemu? Bo nie mam tej nici, tak? Nie, czekaj. Wyśmienitej złotej nici nie mam. To dobrze, że klatę wzmocniłem, bo dawała największy upgrade. Jak wzmocnię jeszcze mocniej, to będzie jeszcze bardziej popierdolony bonus do tego. Okej. Dawaj, jeszcze raz się napierdalamy. Teraz kolegów nie będę przyzywał, bo to szkoda many, nie? No nie, grab. Ten grab jest dziwny. Zajebie mnie od razu? Ja, kurde no. Jakby mi tego graba... Ja miałem jeszcze 6 leczeń, kurwa, jakby mi tego graba nie zrobił. No, ja go zabiję dzisiaj. Naprawdę, muszę się zacząć bawić w cosplay. A to jak dla mnie to jest zbyt... czasochłonne i kosztowne. Na pewno. Ja myślałem, że będzie bić jeszcze. Długie kurewsko kombosy. No to mi nic nie daje, nie? A. On mnie widzi w końcu, czy nie? Nie, nie widzi. Teraz mnie widzi. Nie! Nie! Prawie spela niechcący łączyłem.
cały healek. Amina! No nie! Szło tak dobrze, nagle zaczęło iść tak źle. This crap is unfit for my skill. It's yours now. Dał mi miecz. Włożyłem z tego w ucho. No dobra, to co ja mogę z tym mieczem zrobić? Hebanowy przypływ. Zatańczyć pragniesz z losem, czarny wiatr się wzmaga. Każdy krok do tyłu w postępach twych pomaga. Przeobraź się w tygrysa Yin, by odpierać ciosy, trzymając miecz w poziomie, lub popędź w przód jak wicher, by dopaść wrogów. Po przeobrażeniu można wykorzystać zgromadzoną koncentrację. Miecz się zmniejszył? A nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Bo ja sobie go w ucho włożyłem. Zaraz zobaczymy, co tutaj za spell. What rags and tatters? No wonder you're at my door. Wypozasz się więcej unikatowych? Przedmiotów. Jak to działa? He was clad in splendor. Yet you are plain as dirt. It's wise to wear more curios to go. O! Ty, będę mógł sobie skraftować set legendarny, ale nie mam maców, nie? Nie mam kurwa maców. Nici, nie mam rogu zasłony zmierzchu, nie wiem skąd to się bierze. No i nici, potrzebuję nici. 5 nici, 1 róg. Samą porę mocny, a to jest pod mocny jak głaz. Śmieciowe, nie lubię tego. Dobra, chuj, fajne. Rzucaj wyzwania, można go znowu bić? Jak teraz umrę, to już pójdziemy stąd. A nie, to nie był grab, okej? Okay? Tyle. Tyle. Ale to była ta sama walka, więc zakładam, że tu by się nic nie zmieniło. Możemy się z nim ponapierdalać jeszcze raz po prostu, jakbym chciał. A tu można iść wyżej. Czy nie? Nie. Niewidzialna ściana. Czyli jest kowal, który wzmacnia mi sety, jakbym chciał. Czyli fajnie, bo możemy, mimo tego, że jest jakiś early game'owy set, możemy go dopierdolić na endgame. Jeśli mamy matcy, nie? Bardzo fajnie, bo ja narzekałem jeszcze dzisiaj chyba na to, że wszystkie te nowe epickie sety mają chujowe setowe bonusy. Więc to się teraz troszkę zmieniło. Ale pogadajmy z nim w końcu. Now all the zodiac deities may come and go freely. Hey! Don't make light of our kind. Without our assistance on such an arduous journey, it may be too hard for you to complete. It's rare for strangers to gain entry here. Seeing our paths crossed, I brought you in. Ooh, dostarcz nasiona? From seed to sprout to fruit to harvest, patience is the path to Zbierz składniki. Rest assured, this old lord. Brak sła... A, kurwa, mamy farmienie. O Jezu. Fine sprouts bear fine fruits. Goryczka i ognisty dzwonek. No dobra, niech one się tam farmią u niego fajnie. Koleżko, czy ty mi coś nowego powiesz, jak jesteśmy tutaj? Ulepsz tykwy. Na 8 hili. Fight, but not without a gourd that suits just right. I tyle. Nie wzmocnię, bo nie mam. I dziękuję, Mikel. Za suba. Po raz czwarty. No to ten.
No to ten. Jeszcze jeden robak i będę mógł wzmocnić, ale nie mam. A on chyba już nic nie sprzedaje takiego, nie? Nic a nic. Ma tą tykwę, która co robi? Aha, leczy kopie. Chuj w to. Śmietnik straszny. Okej, czyli on nic nie mówi. Kolega, przed chwilą z nim gadałem, dobra. Czyli to tyle, idziemy dalej. Ciekawe. Nie wydawaj na głupoty, wydam na browar prawdopodobnie. Albo na wino. Na wino prędzej. Idźmy w końcu, to tym jeziorem goryczy. Dla tych, którzy grali... Zaklęcie, tak, zobaczymy. Dla tych, którzy grali, daleko jestem od ostatniego bossa, czy nie? Jakieś dobre wino, a nie wino marki. Zawsze dobre wina kupuję, stary. Ja jak winko kupuję, to takie minimum 20 zł. Minimum. A zazwyczaj 25 za wino daję jedno. Spele. Nie duchy. A mogę zrobić? Nie mogę, brakuje mi... Węzła nicości. Spele. Gdzie ja to mogę włożyć? Tutaj. Zamiast tego ognistego ziomeczka. Dawaj. Zobaczymy, jak to działa od razu. Odpocznij. I pomachamy sobie tym. Chyba nowy przypływ. I co mam? RB, lekki atak. RT, silny atak. Y, odbicie, kowal. I gromadzisz koncentrację. Bo te lekkie są bardzo lekkie, bym powiedział. Ale HP to mam jak prosiak, nie? Mój... Ale ciężki jest ciężki. Ciekawe. Ale on jest bardzo taki masywny. Ciężko się nim gra. Zobaczymy na jakimś bossie zaraz. Jak się to będzie sprawdzać. Siemanko, siemanko Azariel. Jesteś giga kitku, no ale jest bardzo powolny. Nie wiem, czy nie wolałem ognistego kitku, bo przy okazji miał pewnie więcej damage'u, ale no, to zobaczymy. Poczekaj. Ja jestem w tym miejscu, chcę iść w górę w końcu. Tak? Byliśmy tu już godzinę temu chyba. Czy widziałeś, by czołg zapierdalał? Pewnie, że tak. Prawdziwy czołg musi zapierdalać. Dobra, chuj w tego gościa. Po gówno. Ja sobie przytrzymam. Miałem levele też rozdać, nie? Nie rozdałem leveli ciągle, mam chyba z 5 w zapasie. Pieprzony oktopus. Doktor. On jest straszny. No nie! Zatrzymał mi. Co ty gadasz, że szczur mnie leczy? Zajebiście. Umrzyj w końcu, ja nie chcę mi się leczyć przez... Teraz się mogę podleżyć. Ile mam tych leveli do rozdania? 3, dobra, to nie 5, nie jest tak źle. I odblokowało mi się wszystko inne, co jest tutaj. Ja nie przepadam za wzmacnianiem tych summonów. Ja bym wolał w siebie dojebać. Mocniej. Na przykład w to, nie? I wymaksowana postawa pchnięcia. Ta postawa pchnięcia mi się podoba. Let's go. Kupiłeś piwo za 40 zł raz? Ale w barze, czy tak po prostu w sklepie? W barze... Nie, nawet w barze chyba nie dałem nigdy 4 dychy za piwo. Musiałbym je nieźle popierdolić, żeby dać 40 zł za piwo. Ale z 2 dychy to się zdarzyło na bank. Nawet pewnie z 25. Tylko, że piwo w barze za 25 zł to jest takie jak w sklepie za dychę, nie? Nie dla siebie, ponoć było niedobre, a okej. Okay. W prezencie. Nie no, za 4 dychy to bym piwa, za piwo nie dał, nie ma opcji. Dobra, odpoczniemy i sobie się cofniemy, bo tam był jeden zakręt, który ja ominąłem, ale tu widziałem, że mnie prowadzi łaska. Więc chciałem sobie odblokować. Tam ziomeczki. A tu gdzie dojdę? Jest 3 śmieci małych. O Jezu. Miało datę ważności do 2666 roku. A w liście z żelaza. Czyli już wiem, do czego są te liście, nie? Do upgrade'ów. Czy ja cokolwiek tu jeszcze zrobię? Tam do góry wejdę? Pewnie nie. Będzie niewidzialna ściana. O, nie. Dziadek tam się napierdala. Kurwa. Rzucił mi moba przed twarz. Nie, to już nic nie ma.
Idźmy dalej. Keep going. Ale jestem ciekaw, jak się będzie sprawować ten wilczur na bossach. Bo wydaje mi się, że ten ognisty będzie lepszy w miejsce, znaczy na bossy, które mogę podpalić rzeczywiście, nie? A jak na razie w tym lodowym zone nie mogłem nikogo podpalić. No, chcę zbyt koku zrobić. O. Czy to będzie upgrade do soczku? Ja przed chwilą upgrade'owałem mój soczek, come on. Nie, to jest medytacja, dobra. Level up ich darmowy. Uwaga, muzyczka i widoczki. Nirwana i spokój. Ładne. Szkoda, że w Eldenie nie ma takiej laski do bicia. O, jakby była taka szybka laska, to nie wydaje mi się, żeby to było fajne. Już teraz w tym DLC zrobili te szpony na przykład, które są kurewsko szybkie. I zrobili też te pięści zwykłe, że tak powiem, owijki na łapy, które też są szybkie. I o ile te owijki na łapy, karate, kung fu, są jeszcze imo całkiem spoko, o tyle te szpony są zjebane strasznie. Czego tutaj pilnujesz, kolego? No, daj mi zrobić ten specjalny atak. Dawaj go tam! Położyłem mu kija w dupę. Czyli on hajsu bronił po prostu, tak? Dobrze. Hajsu mam jak lodu, jak na razie. Ale to dopóki nie skraftuję nowej laski, nie? Jak skraftuję nową laskę, to nagle będzie, oho, znowu jestem biedakiem. Szpony mają muset jak z moda. No te szpony są... Ja jako fan ciężkich, przytrzymanych ataków w Eldenie i ogólnie w Soulsach, no to się bardzo źle bawiłem z tymi szponami. Jesteś na plecach przeciwnika, nie możesz mu zrobić ciężkiego, przytrzymanego. Bo twoja postać go po prostu omija. Naładujmy sobie pełny pasek. Bo tak, on się teraz... O, na żółto się naładował, nie? A jeszcze się na czerwono ładuje. Ale mogę tankować i mieć wyjebane. I teraz dawaj. Dawaj teraz ciężki. 1279. Ciekawe. Bawiłem się tymi szponami na relanie przez moment. Nie wiem, co się odpierdalało. One nie pasują do tego stylu gameplayu, jak dla mnie. Do soulsowego stylu grania. Każda laska high ściągnie. Z kolosalnych podoba mi się nóżka kurczaka BOP i to kowadło. Mi się kolosalne w większości podobają. O. That pavilion looks like a good place. Coś tu jest tak podejrzaniej. No, a zobaczmy ten pawilon, o którym mówi. To na pewno nie jest bait, prawda? Usiądziemy sobie na herbatce. O, Budda! Oi, kid! You look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Shh. I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. Oho. I, the sacred gourmand, saw enough. Święty smakosz. Foolish brat. Ja jestem smakoszem. See that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship with a true heart? The path might just show itself. Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures, you tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. Jezusie. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Muszę otworzyć serce. Jaka jest mechanika otwierania serca? Each temple you encounter and worship every Buddha you see. Or the true face of Buddha will always remain elusive to your eyes. No, this won't do. I can't help you before you have that in you. Jedyny Buddha, jaki mi się podoba, to z anime Netflixa. Buddha nie jest po to, żeby się podobał, nie? Czyli masz się pomodlić do Buddy, na to wychodzi. W każdej jakiejś kapliczce, jaką znajdę. Zobacz, jak on w tym anime wygląda. Może nie teraz.
Może nie dzisiaj, albo najlepiej nigdy. Nie jara mi anime, wiesz o tym dobrze, nie? Jeśli miałbym... Co on jeszcze bie? Jeśli miałbym zaltabować grę, to na pewno nie po to, żeby anime zobaczyć. Wtedy pogadamy, czy nie jest do podobania się. Jeśli nie jest wielką... Dobra, nie powiem. Bo mnie tu jakieś SJW zjedzą. Okej, okay, Pokeball. Rafinowa... Aha, to jest do craftingu broni. O! Czy ja muszę tych śmietników bić? Pewnie nie. Oni mają mało hajsu, mało niczego. Nie ma co, nie? Przejdźmy się dalej. Budda jest szefem. Ej, tam jest znowu taka ściana. Ale tam nie mogę podejść, dobra, nieważne. Ale podobną ścianę zniszczyliśmy ostatnio, nie? Czy to jest ten posąg Buddy, do którego mam się pomodlić? Bo nie ma opcji, że gra mi tutaj dała ten zone, tylko po to, żebym wpłonął sobie troszeczkę duszek, nie? Czy jednak? Szukaj wielkiego pępka. Ono tutaj się patrzy, chłop, nie? Dzieciak. Są Buddy. Czy ja zajebię tego typa. Bang. Jak ja mam się pomodlić do Buddów? No są Buddy różne. Ale... Jak się modlić? Nie wiem. To była jedna z tych dróżek, które były. None quite like this curious pot-bellied boy. Aha, dobra, myślałem, żeby powiedzieć coś o posągach. Może chodzi o to, że w poprzednich aktach też musisz się do każdego Buddy pomodlić? Nie wydaje mi się, to by było aż zbyt backtrackowe. Mocno zbyt backtrackowe. Nie podobają ci się te chamskie niewidzialne ściany? Mi też. Mi też. Jak najbardziej. To jest jeden z największych problemów tej gry, jak dla mnie. Że są bardzo tak... barbarzyńsko, że tak powiem, potraktowane. Po prostu masz ścianę niewidzialną, nie? I o ile czasem... O, proszę, tu jest Budda do pomodlenia się. Uno. Teraz rozumiem. Czterech Buddów. Bo ci na górze nie są Buddami? Tylko ten był Buddą rzeczywistym? Bo Budda może przyjmować różne formy, nie? Nie musi być jebanym grubasem. Ale Bebzol? Backtrack brzmi jak food track. Czekaj, ja stąd przyszedłem. Tak? Nie. Czekaj, co? Skąd ja przyszedłem? Nie stąd, na pewno nie stąd. Find the pempek butthole. Belly button. Nie przyszedłem stąd, nie? Nie. Dawaj, wejdź w kija. Git? A proszę, są Buddy. Drugi Buda. A przy czwartym będzie boss i będzie go bronić, nie? Tam bije frajera. No nie, chłopie, poczekaj! W ogóle śmieszne opaski mają ci kolesie na oczach. Niebieskie. Nie wiem czemu, ale to, że są niebieskie, jakoś bardzo mocno mi się rzuca w oczy. W końcu jakiś bok, który mogę się utożsamić. Bebzol. A ten ciągle pierdoli, no. Są drzwiczki, ale tam jest jeszcze w bok przejście? Nie. Nie ma. Trzeba drzwiczkami. Na bank za ostatnim Buddą, albo przed ostatnim Buddą, będzie boss, którego będzie trzeba pokonać, żeby go kliknąć, nie? Tak być powinno, Imo. Tak być powinno. O Jezu. Nie do końca tak jak chciałem, żeby to wyglądało, ale... Umarł to umarł. Ściana chyba była do rozwalenia, co? Nie no, kuzy w kurwa. Gdzie? Niby według ciebie. Ściana do rozwalenia. Co ty pierdolisz i skąd to wiesz? Nie każ mi backtrackować. Jaka ściana do rozwalenia? Ja tu nie widzę żadnych ścian do rozwalenia. I skąd wiesz, że do rozwalenia? Już sporo minął? Pewnie tak. No może. Diabeł nie zdąży. Uuu, jedwab z nich dropi. Co ty gadasz? Odwołaj sumo. No chciałbym go wyjebać, ale...
Ty jesteś mini bossem, czy takim śmietnikiem po prostu? Summon tankuje, nie? Ja sobie stoję i ładuję bombę. Halo! Chłop lata! A ja razem z nim. Okej. Okay. O, to jest... A czyli nie ma bossa. On tylko... Tylko on tego Buddy pilnował. Dobra. Cztery Buddy pogłaskane po brzuszku. Co się odjebało w tym momencie? Otworzyły się jakieś drzwi? Coś jakiś dźwięk był. Pogadajmy z małym Budą. Hello, Buda. Bruda. Chubby one. Where's the path? The path? Isn't it always there? A tam już byłem, no. Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense! You must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake! No, prosiaczek jest ten. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path. I'll borrow one myself! You go on first. I'll meet you at the summit. Ha. Nie wiem, jakieś... Przez chwilę miałem wrażenie, że ten mały Budda się na nas wkurwi. Tak, którym ja tam wchodziłem do góry? Tędy. Że ten mały Budda się na nas wkurwi za to, że on go chciał jebnąć grabiami. I tam jakiegoś bossa na łeb zrzuci. Ale nie. Czyli ja całkowicie niepotrzebnie tu poszedłem na samym początku. Oh well. To jakby się nie zdarzało wcześniej wcale, nie? Ja zawsze idę w dobre miejsce. Nigdy nie błądzę. Wszystko jest git. I gdzieś się niby teraz powinna otworzyć ścieżka. Przy tych posągach może? W digidongach? No tak średnio, kurwa, bym powiedział. Wcale nie błądzę. Czekaj. No on spojrzał gdzieś tutaj, nie? Czy tutaj, tędy? To jest tak strome, a gra mi pozwala wejść. Okej. Interesujące. Oho. Szybki loading screen. Tu nie było, tego tu nie było, ale patrzcie jak tu jest stromo, kurwa stary, nawet nie mogę popatrzeć od boku, bo jest ściana za blisko. W ogóle patrzcie na te, na ścianie. Ale napierdala po oczach, chłopie. Schody były śniegiem zawalone i ściana niewidzialna. Stwórz lekarstwa, mogę jakieś nowe? Mogę to. Znacząco zwiększa wskaźnik ataku. Zapomnę, że to istnieje, ale niech będzie. Niech będzie. O Boże, słyszę nietoperze o świniaki. Oho, jak filmówka to boss, nie? Niewidzialny? Politycznie korrekt, political correct. Nie powiedzieli, że jest czarny, powiedzieli, że jest niebiały. Fajnie ma broń. Hello! Co mi zrobił? Zamroził mnie! Jebnij tym czerwonym! Kurwa, paj. I co? Nie trafiłem go? Jakim chujem? Przepraszam bardzo. Mam się podleczyć. Nie dwa razy! Aś ty kurwo ty. Co? Co mu się... Czemu jest takie slow-mo? Halo? Aha. Że mam go gonić teraz? Łe. Czy co, on będzie mnie gonić do samego szczytu?
Tankowanie kowalem, na to wygląda. Tankowanie kowalem, no, po to go wziąłem. Chyba po to, nie wiem. Ale że jest stromo, kurewsko. Naprawdę idziemy na szczyt. Coś tu jest ciekawego? Tak średnio. Coś się obudził. O Jezusie, halo. A dobra, chuj wam w dupę, idę dalej. O Boże, ich jest tu więcej. I przy tym... A, będę mnie gonić aż tutaj? Bo tutaj jest dzbanek, ja bym bardzo go chciał otworzyć sobie. O. Nie idź za mną, kolego, ja sobie otworzę tylko, dobra. No nie, otwieraj, a nie skacz po tym. Pyk i spierdalamy. Kula Maitreyi. Czy to jest... talizman? Prawa ręka Buddy. Ta od masturbacji. Mam 3 sloty w ogóle teraz na talizmany. Co to robi? Zadaj wrakowi dość skutecznych trafień, by uniknąć następnych śmiertelnych obrażeń. Ciekawe. I odporność na mróz. Dawaj co. Ten, save, death save, nie? Spoko. Na TikToku widziałem, jak jakiegoś one-shotował jakiegoś bossa za pomocą postawy filaru, jakichś soczków. To będzie boss fight. Ja jednak nie chcę tego. Mam coś takiego, co mi daje po prostu... Regen plus 8 brzmi jak śmietnik. Ale miałem coś, co mi daje defa 14. 14 defa to w tym momencie brzmi jak gówno. Dobra, niech będzie to jednak ciągle. Czekaj, coś jeszcze mam? A ten się pojawił. To chuj w niego. Jakiś mini bossik mi wyskoczy? O, niebiały. Co kurwo robisz? Halo? O, jest ta muzyka! Ona była w trailerze. Zajebista jest ta muzyka. Przyjem do grania, kurwa, szybką małpą. Granie tym jest tak powolne. Ajt. Skonał. Medytacja. A, myślałem, że to będzie item. Widoczki znowu mamy. Świetne udźwiękowienie, jest fantastyczne. Same dźwięki walki, ambient, muzyka, to wszystko się w taką wirtuozję po prostu dźwięków miesza. Jak będziemy kiedyś grać drugi raz, to sobie chyba zagramy z tym. Z... po chińsku. Wiadomo, z polskimi napisami, ale żeby posłuchać, jak to brzmi po chińsku. Okej. Okay. Iskra plus 1. A system walki dobry jest bardzo potężny, bym powiedział. To nie jest nic soulsowego, więc tu nie ma systemu walki jak w soulsach, okej. Okay. Ale jest bardzo przyjemne. Co taki epic robi? Zwiększa obrażenia od trucizny i mrozu. No nie używam tego. Ani trucizny, ani mrozu. Nie wiem nawet jak używać trucizny i mrozu. To jest problem. Małe. Uszy ci nie zwiędną? Od chińskiego? Dlaczego? Od japońskiego by zwiędły, ale od chińskiego nie. Oho.
Dolina Ekstazy. Brzmi dobrze. Dziękuję, dziękuję, Józef. I też trzymaj się. Na pewno podczas przeprowadzki, albo jak już się przeprowadzę, to będę jakieś update'y dawać. Na Discordzie czy coś. O, oh, come on. Jakiś śmietnik się zrespił. Nie mogę podnieść pieniędzy. Czy lepszy od Ghost of Tsushima? Ja nie porównam, bo nie grałem. Ej, daleko jestem od końca tego aktu, bo jest 23, a ja jutro mam pobudkę z samego rana. I to nie do pracy, tylko żeby podpisywać umowę, kurwa, na mieszkanie, więc jeszcze bardziej poważne to jest dla mnie. Schód, wiesz, jak daleko, czy daleko mam jeszcze do końca?